Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Klocki i zapraszam do kolejnego filmu z grą Lies of P. W poprzednim filmie robiliśmy klasztor i w sumie dalej tam jesteśmy. Spotkaliśmy króla zagadek. No, miał się źle, był w kiepskim stanie, no ale trudno, taki jego los. Dlaczego jestem tutaj? Ponieważ mam jeden kwarc i chciałbym go wrzucić. Zebrałem owoce z drzewka, już wam mówię co kupiłem, oczywiście przed odcineczkiem. Nowe kamyczki, mianowicie więcej tych kamyczków, co wcześniej miałem. Przyjaźń tymczasowo przywraca punkty życia zjawy, ponieważ miałem już mało, a jak będzie boss, to się przyda. No i tego, ten też kupiłem, wcześniej go nie używałem. Odwaga, na określony czas zwiększa liczbę punktów baśni w trakcie ataku. To wydaje mi się, że to jest spoko efekt. Także na to wydałem owoce. Jeszcze coś tam zostało, 12 sztuk. No i ulepszyłem broń. Ulepszyłem broń naszą, którą używamy, na maksa, plus 5, ponieważ te bronie specjalne można do 5 punktów ulepszyć, już jest 5 właśnie, a zwykłe do 10, no to jest na maksiora. No i dobra, wjeżdżamy w krzesło i aktywujemy sobie napęd. Mnie bardzo interesuje faza czwarta, bo nam się odblokowała i właśnie tutaj, o właśnie to, dodatkowe miejsce amuletów 2. Byśmy mogli mieć 4 amulety, o ile zdążę jeszcze jakieś 2 razy kwarc znaleźć, kurde. Bo jak nie, to bardzo mnie ciekawi, gdybym teraz zresetował to wszystko, czy będę mógł dalej w fazę czwartą wkładać, co mi się podoba. Jeżeli tak, to z tego bym zrezygnował, bo tutaj musieliśmy aż 3 razy dać kwarc, nie? Dalibyśmy coś słabszego, ale wtedy byśmy zaoszczędzili kwarc właśnie na to. No ale nie wiem, to taka mała rozkminka. Na razie dam tutaj punkcik. Zobaczymy, może jeszcze się gdzieś znajdzie. No i tutaj mamy coś takiego. Gdzie to było? Chyba to? Tak, nie to. Jest tutaj. Poprawa ataku baśniowego kunsztu 2. Poprawia atak baśniowego kunsztu. No idę w to, idę w to. Ponieważ to jak mi się napełni, to on wtedy z całej epy tak wali. A jakby miało być to jeszcze poprawione, to już w ogóle byłoby super. No i dobra. Jeszcze jedna rzecz, taka szybciutka. Przy Stargazerze. I lecimy tam, gdzie ostatnio skończyliśmy. A ta mała rzecz to teleporcik do innego miejsca. Mianowicie tutaj, na bagno bez nadziei, do tej marionetki. Bo widzę, że mi się wyświetliła. No i ona sobie tak dalej siedzi. Jak siedziała. Hello, my only friend, Rev. What have you come to tell me? Naucz gniewu. Being angry for someone else's sake. I think it's brave. I hope I find someone I can be brave for. Thank you so much. Dobra, widzę, że chyba jeszcze będziemy mogli w przyszłości coś ją nauczyć. No i dobra, lecimy tam, gdzie skończyliśmy ostatnio, mianowicie zewnętrzny mur klasztoru. Nie wiem, jak to się czyta. Arche jest napisane. No klasztor to klasztor. Lecimy tu. No i wziął, dobra. Jesteśmy tutaj. Pójdziemy sobie tymi drzwiami, co pod koniec poprzedniego filmu otworzyliśmy. Będzie szybciej. O, nie zjechałem do końca. A myślałem, że był dobry zjazd. Jednak nie. No i dobra. Dlaczego cię wcześniej nie widziałem? I'm not going back. I'm sick of consuming ego. It's cruel. There's real meals and real songs out there. I'm not just a memory reading tool. What? You're not the inspector? But if you're from the outside, that means we can leave. Thanks. I know the way out, so don't worry about me. Maybe I'll see you on the outside. Radość. O, teraz pewnie będziemy mogli nauczyć się radość tamtą marionetkę. Memories of Ego. Ego is crystallized time and memory. But God, I hate having to consume Ego to read it. Why does it work like that? It's the worst. I can read memories, but I can't even dream of tastes, smells, or songs. I can't stand it anymore.
so I'm escaping. When I get out, I'm going straight to Rosa Isabel Street. Może będzie tak, że będzie mi zaznaczone też Rosa Isabel, kurde. Zobaczymy pod koniec filmu, to zrobimy teleporty w tamte miejsca. A tymczasem win doprowadź mnie. No i świetnie. Jestem bardzo ciekawy, co z tym kwarcem będzie. Czy uda mi się wbić tamto do końca? Potrzebowałbym kwarc razy dwa, żeby kurczaki móc nosić cztery amulety na raz. To by dużo zmieniło, bo no kurde. Oho, tego musimy pokonać teraz. Wcześniej go pokonaliśmy, no tak, no bo był reset. Nie tak to chciałem zrobić. Zostaw mnie. No, dawaj, dawaj, dawaj. Oj, nie, 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 jest ogłuszony, może być. Kurczaki. Dobra, mamy to. Może jeszcze nie całkiem, ale blisko jest. O, a jednak, jednak całkiem. Jedno żyćko w plecy, no, ale jak na walkę z takim wariacikiem, to chyba dobrze. Muszę sobie przypomnieć, kurczaki, czekajcie, bo my tutaj się... cofnęliśmy. Powinienem iść do góry, nie? Chyba na samą górę i to windą pojedziemy, of course. No to lecimy tu, kolejny raz windą, o cholera. Trzeci raz nie przeżyję. Dawaj, dawaj, nie przestawaj. Wysoko, oj wysoko. Dobra, wypuśćcie mnie! Dobra, jesteśmy tutaj. I tu gdzieś były schody. Ajajaj, ty też się odnowiłeś, koleżko. Niedobrze, bo ty też jesteś mocny. To nie jest żaden podrabianiec. Oj, oj, oj! Ale łatwo poszło. Nie ma cię, bydlaku. Schody. Chyba tam. Pyk, pyk, of course. O, jeszcze ty. No co? Jakiś krótki zasięg masz, koleżko. Ale ja mam dobry. A, tam była drabina, bezpośrednio. No ale windę też mamy. A nie, tam drabina była trochę niżej. No to lecimy tu. Oho. To miejsce mi się nie podoba, bo jest bardzo przestrzenne. To oznacza, że może być walka. Jak to w Souls-like'ach. Jeszcze ktoś tam jest. Czy to jest kot? To jest kotek, który zdradził. Wow, you're really something. Seriously, that's impressive. How did you follow me all the way here? Fighting is always my last choice, you know? But you're not getting anywhere near my sister, friend. You'll have to go through me first. And I actually thought we were friends. Jak sobie życzysz? Was any of that true? In the end, I really don't care. There's only one reason we were given a mission. I'll let you go if you give me gold coin fruit. Puściłby mnie wolno. No ale z drugiej strony ominie nas pewnie ciekawa walka. Lecimy w walkę. Sometimes you can buy a friendship. Is it the best way to make a friendship? Who knows, but it does work. Ah, so much talking. I'm tired of that too now. There's no way around it. You and I are gonna continue this conversation, stalker style. And those conversations only chodź, kotku. Somebody dies. Chodź do mnie. Let's chat. You goddamn talking rat. Niestety nie mam ręki legionu. You don't get near my sister, got it? Czarny kot.
jest szybki. Kociak. O! Fajnie by było go teraz dziabnąć. No i mamy to. Raz mocno. Może zdążę? Nie zdążyłem. Ale obrywa. Wow, wow, wow. Na spokojku. No biegnij, biegnij. Mamy go. Nie jest dobry. Ale go rozwaliliśmy. Za pierwszym razem. Maska czarnego kota? To ubieramy od razu. Czarny kotek. Może nas jego siostra nie pozna. Jego. I wbijemy jej nóż w plecy. Czy coś tutaj znajdziemy? Tam mogę iść. Tu nie ma drzwi. Chyba tylko tam mogę iść. Nie ma innego wyboru. Lecimy tu. Pięknie. Po prostu pięknie. To może zasługa tego ulepszenia ostatniego, że tak go zdzieliłem. Ona gdzieś też zaraz pewnie będzie. Halo? No, jest wysoko. To jakiś trup leży. Ale jest wysoko, no. To idziemy wyżej. O kurde, tu drabina była. Ajajaj, jeszcze zjadę na chwilę na dół. Bo ona mogła do czegoś doprowadzić. O cholerka, aż tak wysoko jadę. Ojejciu, tam była drabina. Jest Stargazer. Ale pierw zjedziemy. Pokażę wam jeszcze raz okolice. Gdybyście zapomnieli, jak wygląda. O, piękne widoki. Te same deski. O, pięknie. O, teraz już mam. Ale mgła jest. Kurczaki. Nic nie zobaczycie. Trudno. Ja też nie. O, bo ta drabina może doprowadzić nas do jakiegoś skarbu. Szkoda by było to ominąć. Mamy skarb, uwaga. No dobra. Szczerze, mogliby dać coś tutaj lepszego. Bo nie jedna osoba mogłaby nie zauważyć tej drabiny. Na przykład jak ja, za pierwszym razem. Dopiero jak już windę ruszyłem. Dobra, tam mamy Stargazer, czyli będzie grubo. Najczęściej koło Stargazera na początku jest grubo. Potek pokonany. Nie było trudno. Nic a nic. Maska fajna, tylko taka trochę za duża. No ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Jesteśmy tu. Dzień dobry, dzień dobry. Tam nie przejdę. Odpalmy go. Od razu żyćko. Do 8 poproszę. Do 8. Dziękuję bardzo. Widzę wariata u góry. No chodź, zeskocz. Boom! Na start. Ale z nim lecimy. Już połowa żyćka. Nie no.
coś łatwo dzisiaj idzie. Bez jakichś tam większych problemów jak na razie, ale nie mów hop, nie mów hop. Tu nic nie ma. On sobie leży nieżywy. Prościutko to powinna pewnie być główna trasa, ale czy tak jest? Oj, 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 oj. Tego się nie spodziewałem. Te pułapki. Jestem słaby w odkrywaniu pułapek. No to na razie w prawo. Mam nadzieję, że to nie będzie gówna. Cześć, marionetko. I do widzenia. O, idzie ten mały karakan. Oni są mocni. Ładnie. Ale żyćko w plecy, nie? No co za mała parówka. Dobra. O, zostawiłem. Oś kurde, wystraszył mnie. Myślę, że nie ma co tego oszczędzać. Szkoda też żyćka. I raz mocno. I teraz leciutko. Znaczy leciutko, ta, leciutko. Nie ma czegoś takiego jak leciutko teraz już. I bum! Bardzo pięknie. Co my tu mamy? Oho, tam jakiś wariacik. Oj, kurde, musiałem w ścianę. No. Nie wiem, czy tam czasem nie jest główna trasa. No dobra, zróbmy ją na razie. Dobranoc. A ty co? Skaczesz? Już nie skaczesz. Oj, ale bym dostał. No i dostałem. O, chyba ściąłem, kurde. A, ściąłem. No, ładnie. Ładnie. Rozrabiam. Dobra, tam byliśmy. Coś się pogubiłem. Czy tu się brama otwarła? Nie, ona była tutaj, nie? Ta, ona jest tutaj, dobra. To idziemy dalej, najwyżej się wrócę tam. Bo tutaj są, kurde... To po co są te schody? Może tutaj... Dobra, to chyba właśnie ta droga. Zatacza krąg. O! Jeszcze jeden! No to bum! Chyba ktoś zeskoczył jeszcze. Nie, wydawało mi się. I kurde.
Ale mała parówka. Męczą strasznie. I czekajcie, czy to jest ta droga, o której myślę? Co tu byłem? Tak, i poszedłem w prawo. A mogłem iść w prosto. Dobra. Nie będę musiał się wracać. Czyli stamtąd przyszedłem. I tam jest zamknięta brama. Da się ją jakoś otworzyć? Bardzo jestem ciekaw. Nie ma tu nigdzie żadnej dźwigni? Pewnie z drugiej strony będzie, żeby szybciej sobie wrócić. Na 100 pro. No dobra, 99. No i bum, dobranoc. Żeś mi tu kurde gitarę zawracał. Szybciutko poszło. O, wow, wow. Poczekaj, poczekaj, na ciebie przyjdzie czas. Ale te maluchy to są dziady. Katalizator baśni. I co, nie ma tu jednak dźwigni. Mówiłem, że na 99. Ten 1% przesądził. Tam też coś jest. Ciekawego. No dobra, to musimy użyć drabinki. Jedyna opcja. To z niej skorzystamy. O. A możemy coś spuścić, jakąś drabinę w dół. Na pewno to też nam pomoże, bo widzę, że tam, stamtąd przyszliśmy. Oni tak tutaj zamontowali tą drabinę, bo wiedzieli, że zrobię grubo. No dobra. Jest tam jakaś paróweczka. O, ale masz kurde. Ale mocny, mocny. No tak, ty też pewnie mocny jesteś. Bardzo mi się to podobało. No to na razie w lewo. Wow, 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 z kim ty jesteś i dlaczego tak robisz? Niedobrze. Kurde, oj, oj, oj. Szkoda. O, ja cię kręcę. Szkoda, bardzo szkoda. Dobra, klaunie. Gdzie ty jesteś? Zaraz po niego pójdę, tylko... Tu nic nie ma. I tam chyba też jest ślepy zaułek. A to ty ten mocny jesteś, to oj, 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 to ty ten mocny, dobra. Ten mocny wariacik. Szczęście my, oś ty. Jesteśmy mocniejsi. Jest skrzyneczki pilnował, no dobra, to musieli dać jakiegoś
mocniejszego, nie? A zależy jakiej skrzyneczki, co tam będzie, co tam będzie. Mechanicznie zaszyfrowany pojemnik? O co tu chodzi? Gdzie on wylądował? Zaszyfrowany pojemnik. Dobra, to może ktoś tam w hotelu powie, o co z nim chodzi. Też tak może być. Idziemy po tego klauna, co mnie zlał. Teraz mam więcej żyćka i mam sokole oczy. Ciebie trzeba szybko się pozbyć. Oj. Ja się kręcę. Dobra, mogłem wcześniej od razu zacząć od klauna. Bo on idzie. Tak, jest mocny. O kurde. Tego się nie spodziewałem, że tu spadnę. Fiu, fiu, trzeba wracać. Oni się lają razem. O, dobrze wyszło. Pomogła mi trochę. Nie wiedziałem, że oni będą się lali między sobą. Że to jakaś wojna? Fajnie. Zachowane żyćko. Doświadczonko wleciało. Mi się to podoba. Oho, jakaś dziwna dźwignia. Od czego? Dobra, wiem gdzie to jest, chyba. Tylko ja z powrotem mam tam wrogów, bo ja ich ominęłem. Gdy zginąłem w Stargazerze. Przeskoczę czy nie przeskoczę? Oj, było blisko. No to chodź. Nie, panie, nie ze mną te numery. Nie mogę, bo jeszcze ten był. Jeszcze następny, za dużo was jest. Kurde. To był błąd ich zostawiać. A wiecie, że przeważnie zabijam jeszcze raz, żeby mieć więcej ergo, a tym razem mówię, dobra. Lecę. Jo. I trochę żyćka w plecy. Gdzie to się otworzyło? To nie było tu. Aha, to jest sam początek, to jest Stargazer, dobra. To jest sam początek. To w sumie jak jestem na samym początku, znaczy koło Stargazera, to doładujmy te 5 życiek, nie? Kurczaki, czemu nie? Oni się odnowią, no i dobra, niech się odnawiają. A ile mamy punkciorów? 19 tysięcy, no to już. W żyćko. Awansik poszedł. No to jeszcze raz go trzeba będzie pokonać, ale on nie jest taki trudny. On tylko wygląda na groźnego. A tak to naprawdę miły gość. No chyba po tobie, koleżko. Znaczy jeszcze nie, jeszcze coś tam. Jedno żyćko mi zabrał. Ale tylko jedno. Dobra, idziemy w dół.
Gdzieś tam chyba było to przejście. Oj ty! Oj ty! Przeliczyłem się. I to dwa razy. No tutaj już nie. Kurde, te małe paskudy mnie tak... wkurzają. O! Panie, zapowiadaj się wcześniej, jakieś bileciki kup. Kurde, naładowane miałem, ale ajajaj. Jakby dostał tak na papę, nie dostałbym tyle obrażeń niepotrzebnych, nie? Słabo z energią, słabo. Nie ma tlenu. Raz mocno i raz lekko i powinno być po nim. Czy lekko? To jest szybki atak, ja tak mówię lekko, ale to nie lekko wcale, jak widać. I koniec. Pięknie, po prostu pięknie. Oj ty, poczekaj. Kurde, nie poczekał. A prosiłem. Czy nie prosiłem? Prosiłem. I bum. Ale tutaj ergo szybko leci. Hihi. O, nie udało się. Jeszcze jeden koleżka. Nie mówcie, że mnie trafił, no. A masz. Tamten też dostanie przy okazji. Akurat się musiał odsunąć od niego, no. Jak pech, to pech. I nie mam malutkiego. No jest tutaj ciężko, nie powiem. Kurde, gdzie jest? Ja wcześniej mówiłem, że ja wiem, gdzie to jest. I szukam tego miejsca teraz. Na ciebie mi nawet tego nie szkoda. My zawsze wkurzesz. O, jest tam, dobra. Ale jeszcze mamy jednego i jeszcze, kurde, całe stadko. Łatwo. Z tobą to w ogóle to nie ma problemów. Sam na sam jeszcze. Pięknie. O! O kurde. Pamiętam cię. Bagno bez nadziei. Beznadziejna sytuacja. Nie no, wtedy go pokonałem za pierwszym razem. Ale teraz nie wiem, czy tak łatwo pójdzie. Bo na razie idzie kiepsko. Dobra. Znowu za pierwszym razem. Więc nie jest taki trudny. Ale żyćko poszło. No trudno. Do góry. Jak kangury. O, motylka słychać.
Jesteś! Maciubki! Nie uciekaj! O cholera, no tak to ja go nigdy nie złapię. Ja ci się kręcę. Dobra. Ja coś nie po... bo kurde. Uciekał jak szalony. Szaleniec. Szalony motyl. Tak bym go nazwał. Szalony motyl. O cholera, a ten to kto? Co ty masz za różdżkę? Coś ty robisz. Nie podoba... O, ja ci się kręcę. Tutaj będzie... Tu nie będzie łatwo. O, ja ci... Czy wy to widzicie? Ja już widziałem od razu, że to przerąbane będzie. No dobra, tam będzie ostro. Tam będzie ostro, no. Jak się za to zabrać? To by się przydało w sumie. Ja ci się kręcę. O! Tego to się nie spodziewałem. Ale nie mogę, nie mogę. Kurde. Szkoda. Ale jest dobrze. Spadaj. Oj, 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 ale poleciał. Tą różdżkę bym jego zabrał. Szkoda, że nie można. Fajna. Wiem, że to nie różdżka, tylko kostur. Chyba kostur. Wygląda jak kostur. Dobra, udało się. Dwa żyćka w plecy. To nie poszło źle. Leśnie po prostu mnie wziął z zaskoczenia. Siemaneczko. Dobranoc. Chyba do góry, nie? Od dwóch odcinków chodzimy ciągle do góry i co? I dachu jeszcze nie... O, ej, już zaraz dach chyba jest. Kawałek widzę chyba. No dobra. Lecimy dalej. A ty skąd się urwałeś? Po baku. Spokojniutka twoja. Oś ty chamie ty. To nie na rozkład. Kurde. No dobra. To chyba na zakłócenia i porażenia. Opsa. Kurde, miałem to zrobić, właśnie. Myślałem, że to mam pod strzałką w dół i tak z automatu strzałka w dół i kwadrat, a tutaj... Dupa! Piękne drzwi. To nie drzwi. Jedziemy. Stargazer by się przydał, bo powiem wam, że... Teraz dobiec tamtego miejsca... To trochę słabo. Hehe, łatwo poszedł. Ale wiadomo, z zaskoczenia został wzięty. Nie spodziewał się, że dostanie w plecory. W dół czy do góry? Oto jest pytanie odwieczne. No, idziemy na razie w dół, bo chyba mamy się kierować ku górze. O kurde. Ajajaj! Ajajajajajajajaj! No i mam kawał do przebiegnięcia. No dobra. Kto do mnie strzelał? Ty! To ty! No to nie, no teraz tak się nie dam. Chyba dwa będą potrzebne, nie? Of course.
No i jest. To jakiś kolejny skrócik będzie. Tylko zerknę skąd. Jakbym... A, do Stargazera. No to czekajcie. No to musimy żyćka odnowić, bo tutaj taki kawał musiałem przebiec. Po drodze raz padłem. No bo to nie jest łatwe. Uwierzcie mi, te tutaj teraz już stwory naprawdę są mocne. Wydawało mi się, że wcześniej jest trudno, a teraz to już w ogóle. No to dobra, on się odnowił. Ale niech sobie tam stoi. Idziemy z innej strony go zaskoczyć. Mogłem to zrobić wcześniej. Patrzcie, taka prosta droga do niego była. Halo? Ale głupotę zrobiłem. Że chciałem go silnym. Ale dobra. Zbyt dużo obrażeń nie dostałem. Kurde, jeszcze wybuch. Wybuchnij sobie w spokoju. No. W sumie i tak mam już rozkład. Co to zmieni? Jakieś zejście. Oni będą strzelać. Postrzelaj sobie, wiesz? Ale nie do mnie. Ty też. Nie wiem, czy to strzela. No właśnie, to ma bliski zasięg. Nie wiem, gdzie to prowadzi. Pierw idziemy tam. Aha, to ten. Dobra, to luzik. Myślałem, że to ten z karabinem. Ciekawe rzeczy tam, dużo wrogów. Tylko z drugiej strony ta drabina mnie interesuje też. Idziemy pierw drabiną. Mam maskę kota, ale nie czuję się jak kot. Tutaj po tych belkach. Ona jest bardzo duża, ta drabina. Do skrzynki, dobra. Warto było. Zakłócenia, o ty chamie ty. Jeszcze jeden? Nie ma. Tyle tutaj jest naparzania, że co chwila broń muszę, kurde, naprawiać. Co tu mamy? Amulet czerwonej lisicy. Same dobre amulety już mam, kurde. Przydałby się ten czwarty slot. Gdzie jest ten tutaj, o jest tutaj. Motoryka i technika, o kurde. Plus 3, czyli łącznie plus 6. A ja i to bym potrzebował do broni. Dobra, to ja ten niebieski. Maksymalna, to musi być i to też musi być. Bierzemy to, zakładamy normalnie. Teraz powinny obrażenia być lepsze. I w ogóle wszystko związane z bronią. No to jednak jest plus 6, a nie plus 3. Ja zlazłem drabiną i tam chyba główna droga jest. Kurde. A myślałem... No, myślałem, że to tam będzie główna droga, ale chyba nie. W sumie nie wiem, może one się łączą. Bo tam trzeba zeskoczyć. Zaraz się przekonamy. No jest fajnie, jest fajnie. Klasztor, kurde, odcinek numer 2. Ale zaryzykowałem. Ryzykant ze mnie. Ale tak mi się wydaje, że to będzie w tą samą stronę, bo tam byliśmy. I tu będę mógł zeskoczyć. Ta.
jak kotr. Nie spodziewałeś się, że dostaniesz takie bęcki? Ja też nie. Dobra, nie ma go. Ojej. Łatwo spaść, kurde. Łatwo poszło. Nie mógł mnie trafić, jak był wyżej na schodach. Można taki też tak wykorzystywać to. Znowu drabina. Nie wiem, to nie wygląda na główną drogę. Ale chyba jest. Ja ci się kręcę. Czyli pierw drabiną. Gdzie ona była? A tutaj. No to wziął na dół. Normalnie labirynt. Co? Tam jest skrzynka. Ale co? Czy wy to widzicie? Tam jeszcze gość będzie do mnie strzelał. Ja tak się nie dam. Łatwo. Ajajaj. Jednak padłem, kurde. No dobra, trzeba to jakoś tutaj załatwić. Tylko jak? Rzucę go czymś. Kurde, to nie jest łatwe. Dobra, i tak zginął. No to teraz to już mamy. Czy warta była ta skrzyneczka? Musi być warta. Tego. Kurde, ryzyka. Kwarc. No to pewka, że warta. To zatrzyma pewnie to, co? Powinno zatrzymać. No. To ja rozumiem. Jak król. Przydałby się jeszcze jeden kwarc. Będziemy mogli nosić 4 amulety. Czyli w sumie... Następny level może w potencjał. Żeby nie być przeciążony z 4 amuletami. No ale to jeszcze trzeba zdobyć kwarc. To jeszcze nie jest takie łatwe. Rzadko jest ten kwarcior. Dobra, tutaj jeszcze nie byliśmy. Na pewno nie byliśmy. Cześć, co ty masz w ręku? Coś trzyma. Jestem bardzo daleko od Stargazera, nie zabijaj mnie. O kurde. Myślałem, że spadłem. Ale jest mocny. Zaraz padnę, cholerka.
Mamy go, ale był ciężki. Ciekawe. Tych mechanizmów Legionu mam dużo, a najlepsze jest to, że za owoce można je i tak resetować. Nie możemy mieć więcej niż jedną rękę założoną. Przecież. Nie wiem, co z nimi zrobić. Czy sprzedać, czy co? No, mógłbym ulepszyć kolejną rękę i mieć dwie ulepszone, ale tak jak mówię, bardzo łatwo się za te owoce resetuje, a owoce i tak co 5 minut się pojawiają. Nie wiem. Ogólnie poprosiłbym o Stargazer, bo jestem tak daleko, że jak zginę, to ja się kręcę. A mało żyćka mam. Poprosiłbym o Stargazer. Kurde, nie słuchają się mnie. Stargazer już? Nie pojawia się. Kurczaki. Jest winda. Może do jakiegoś Stargazera. Bo tam... A nie, czy to jest główna droga? Myślałem, że tutaj będzie główna droga, czyli winda to jest główna droga. Of course. A, ona jest przywołana, to jak mam ją przywołać, skoro już tutaj stoi, kurczaczki. Uhu, lecimy, kręci mi się w głowie. Do góry, na dół. Zaraz się przekonamy, z której strony mam wyjść. Oj, wysoko lecimy. Ho, 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 ho. Mysz, ja cię kręcę. Nie wiem, które to piętro, ale łącznie w tym klasztorze to chyba ze setne. Jesteśmy. Jesteśmy tu. I jest Stargazer. No i jest boss. Pewnie ta kocica. Nie kocica. Ta czerwona. No dobra, to jeszcze... Chyba dziabniemy, co? Zobaczmy, czy będzie trudna. Uzupełnimy żyćko. Mamy uzupełnione. Awansik jest. Nie stać, ale mam... Będzie stać. Będzie nas na to stać, bo o właśnie. Jest 15, jeden jeszcze rozwalę, jest 17, żeby więcej nie tracić. Po co? Bo i tak stracę. Pewnie parę razy zginę. Ty. Awansik? Mówiłem, że w potencjał. No to w potencjał. Chociaż teraz może jeszcze nie potrzebuję w potencjał. W technikę. Jak będę przeciążony, no bo jeszcze nie wiadomo, czy zdobędę ten następny kwarc. Do tego to by się przydało to tutaj. No dobra. Pokaż się. Już miałem kończyć odcineczek, wam powiem. Miałem go kończyć. Szukałem Stargazera właśnie. No ale jak zobaczyłem tą Michę, to mówię, to co, zostawię was z taką nieświadomością? Co z tym bossem? No przecież nie zostawię. Kończyć czy walczyć? Kończyć czy walczyć? Ej, lecimy, zobaczmy. Halo? A to ten. To ona, czy ono? Kurde, nie wygląda na łatwego. No, wyglądasz potężnie, tyle ci powiem. Pomóż mi dobrze.
Ale tak się tak nie powinienem zaczynać, tak nie róbcie. Co, ja nie mogę go bić? Plecy nie można. Ja się kręcę. Zostaw. Nie rusz. Co jest? Kurde, odwróć się. Ona w ogóle nie jest takie momentu, żeby była ogłuszona. O, tarcza zepsuta. Mamy. O, ja cię. Ja już się leczyłem, kurde, było blisko, ale pewnie to i tak nie będzie koniec. Pewnie coś jeszcze będzie. No to Lipton. Do 3 razy sztuka, koleżanko. Od razu ten kamień. Myślałem, żeby go zostawić na inny etap, ale ja nie wiem, czy to w ogóle jest inny etap. Aha. Widzę, że w tarczę też trzeba będzie walić, bo można ją rozwalić. Szaleńcza furia. Ale teraz poszło, co? Patrzcie, ile ma życia. Nawet moja zjawa ma całe. Ole, buto dostałem. Się zaczęło. Zaczęły się problemy. O kurde, no nie gadajcie, pa ile ma życia. Pewnie inny etap jeszcze będzie. Bez maski tym razem. Później bez miecza. Później bez głowy. Nie podoba mi się to. Nie powinna się bawić tym mieczem, gdy pada deszcz. Jeszcze ją prąd kopnie. O, ja cię. A myślałem, że pokonałem bossa. Ale się, ale jest zła. Lata. No bez takich. To jest jakiś żart. Zestrzelić ją.
Dobra. Na razie nie wiem jeszcze, jak ją ugryźć. Bo to, co się tutaj dzieje, to jest jakaś paranoja. I się zjawą, no. To jest niefajne. Myśmy podlecili zjawę, co? Nie zdążyłem. A muszę to zrobić. Dawaj. Jest. Co ona wyprawia? Oho, jest szansa. Co, nie padnie? A powinna. Jest. Nie zdążyłem, no bez takich. Tym też nie trafiłem. To był pe... I tym też nie trafiłem? Nie, tym trafiłem. Bardzo szkoda, bo... I była na ciosa, nie? Kurczaki. Bardzo szkoda, bo było blisko. Dzień doberek. Nie ma oszczędzania jednak tych rzeczy na później. Trzeba walić tym, co się ma. O, to jest głupie, że nie mogę teraz go trafić jej. Jak ona ma ją na widelcu. O, szybko poszło. Całkiem sprawnie, ale... Oj. Ani razu ogłuszona nie była. Dobra. To widzieliśmy. Mam dużo życia, zjawa też ma dużo. No zobaczymy. Dlaczego we mnie? Wal zjawę, atakuj zjawę. Udało się. I bum! Kopa dostałem. Szkoda, że nie sięgłem. Nie wiem, gdzie ona jest. O, tutaj. Zjawa, masz pełne życie, to atakuj, kurde.
się nią zajmie. Patrzcie, ile ona ma życia. W ogóle nie zajmuje się zjawą. To jest słabe. To po co mi ona? No i co, do mnie? Kurde. Walź z nią. I tak do mnie wali. Dobra, chyba jest teraz. To jest mój moment. No, gdzie to ogłuszenie? Teraz, teraz. No ma mało, jest duża szansa. Jest, udało się, kurczaki, ale ciężko. Pewnie kamień na nią spadnie. No i dobra, mam nadzieję, że kwarc, co? Dajcie kwarc. Niestety. Niestety nie. No ale dobra. Mamy Stargazer i tu sobie kończymy. No grubo. Koniec. Boss był, bossa nie ma. Wydaje mi się, że tam u góry, nie widzę jeszcze, ale tam... Tam daleko u góry będzie finał. Ale tutaj widać, że jeszcze kawał drogi jest. Ho, ho, ho. Myślałem, że bliżej. No ale dobra. Ile mamy w ogóle punkciorów? 18 tysięcy to na awansik. W technikę. Dziękuję. No i słuchajcie. W tym filmie to będzie na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i co? No i siema!